Parametr, tętno, oddechy, temperatura. Reszta będzie czytana na następnych slajdach. Pies. Tętno od 70 do 140. Albo według zeszytu od 70 do 120. Kot tętno od 100 do 120, albo według zeszytu od 120 do 140. Królik tętno od 120 do 150. W zeszycie nie mam królika. Świnia tętno od 55 do 100, albo według zeszytu od 60 do 70. Koza tętno od 70 do 80. W zeszycie jest tak samo, od 70 do 80. Owca tętno od 55 do 80. W zeszycie od 70 do 80. Bydło tętno od 40 do 96. W zeszycie jest od 50 do 80. Koń tętno od 28 do 40. W zeszycie jest od 40 do 45. No i oczywiście jednostka to jest jedna minuta, czyli wszystkie te wartości na jedną minutę. Czyli koń, jeżeli ma zakres od 28 do 40, to znaczy, że ten zakres jest od 28 na minutę do 40 na minutę. Oddechy. Oddechy. Pies. Od 14 do 18. W zeszycie jest tak samo. Od 14 do 18. Kot oddechy. Od 17 do 23. W zeszycie jest tak samo. Od 17 do 23. Królik oddechy od 120 do 150. W zeszycie nie mam królika. Królik oddechy od 50 do 60. W zeszycie nie mam królika. Świnia oddechy od 8 do 18. W zeszycie jest tak samo, od 8 do 18. Owca oddechy, od 9 do 15. W zeszycie tak samo, od 9 do 15. A czy kozę czytałem? Ale owca i koza tak samo. Czyli koza i owca oddechy takie same. Koza i owca oddechy takie same. Od 9 do 15. W zeszycie tak samo. W zeszycie koza i owca od 9 do 15. Bydło. Oddechy. Od 25 do 30. W zeszycie od 10 do 20. Koń oddechy. Od 9 do 10. W zeszycie, oddechy w zeszycie u konia to od 8 do 16.
No i oczywiście jednostka to jedna minuta, czyli ten zakres to jest 8 oddechów na minutę u konia do 16 oddechów na minutę. Temperatura. Temperatura, pies. 37,4 do 39. W zeszycie temperatura u psa to 37,5 do 39. Kot, temperatura. 38 do 39,5. W zeszycie 38 do 39. Temperatura kota. 38 do 39 w zeszycie. Królik. Temperatura u królika 38,7 do 39,7. W zeszycie nie mam królika. Świnia. Temperatura 39 do 40. W zeszycie 38 do 39. Tyle w zeszycie. Koza. Temperatura 38,5 do 40,5. W zeszycie 38,5 do 39,5. Owce. Temperatura 38,5 do 40. W zeszycie owce tak samo jak kozy 38,5 do 39,5. A więc owca na tabelce, w tabelce, w komórce tabelki. Temperatura od 38,5 do 40 na obrazku. Od 38,5 do 40. W zeszycie od 38,5 do 39,5. Bydło. Bydło, temperatura. Od 37,5 do 39,5. W zeszycie temperatura bydła to 38 do 39. Koń, temperatura 37,5 do 38,5. W zeszycie 37,5 do 38. No i jednostki to oczywiście stopnie Celsjusza, czyli 37,4 na przykład u psa stopni Celsjusza do 39 stopni Celsjusza u psa. Krew i mocz na kolejnych slajdach. Pies. Parametr. Tętno. Od 70 uderzeń na minutę do 140 uderzeń na minutę. W zeszycie pies ma tętno od 70 do 120 uderzeń na minutę. Oddechy. 14 oddechów, od 14 oddechów do 18 oddechów na minutę. W zeszycie pies ma oddechów od 14 do 18, czyli tak samo. Temperatura psa. Od 37,4 stopni Celsjusza do 39 stopni Celsjusza. W zeszycie temperatura psa jest od 37,5 stopnia Celsjusza do 39.
Więc praktycznie się można powiedzieć pokrywa. Bez tam, mówię, jakiegoś tam jednej dziesiątej stopnia na początku zakresu. Krew. OB. Od 1 do 6. Po 60 minutach, czyli po godzinie. OB, to z tego co ja wiem, to jest opad, szybkość opadu krwinek, tak? Ile? To jeden to tak malutko. Nie wiem, co na taki deskrypcji, ten OB, dla całości OB. Krew, OB, od 1 po 60 minutach do 6 po 60 minutach. Upsa. Erytrocyty. 5, od 5,5 do 8 razy 10 do 12. Czyli mamy tak. Bilion to jest bodajże. Miliard, bilion. 9 to miliard, 12 bilionów. Czyli 5 bilionów, od 5, tak ogólnie około. Od 5 bilionów do 8 bilionów. Miliard, bilion. Czy tryliard jest najpierw? Przepraszam, muszę to zatrzymać. Mamy takie liczby. Oczywiście jednostki, dziesiątki, setki, tysiące, miliony. Potem są miliardy, biliony, biliardy, tryliony, tryliardy. My teraz mamy kwartylion, tak bodajże, kwartylion. Kwadrylion, kwadryliard. Kwintylion, kwintyliard, sekstylion, sekstyliard, septylion, septyliard, oktylion, oktyliard, nonylion, nonyliard, decylion, decyliard. To po łacinie po prostu, czyli jak milion to jest 6. Miliard 9, bilion 12, biliard 15, 0 oczywiście, trylion 18 zer, tryliard 21 zer, kwadrylion 24 zera, kwadryliard 27 zer. Kwintylion, kwint, czyli piątka. Kwintylion to jest 30 zer. Kwintyliard 33 zer. Sekstylion 36 zer. Sekstyliard 39 zer. I tak można sobie powiedzieć. Czyli mamy milion, miliard. Bilion, biliard. Trylion, tryliard. Kwadrylion, kwadryliard. No i potem leci kwint. Sext, sept, oct, non, dec. To jest kwadr. To jest czwarty. Kwint, czyli kwadrylion, kwint, sexta, septa, octa, nona, decy. 10 decy. Czyli krew, OB. Od 1 do 6 po 60 minutach. Erytrocyty. Od 5,5 do 8 bilionów. Bilionów. Na litr. Bilionów. Czyli jest tyle bilionów komórek w jednym litrze erytrocytów. HB. Czy to jest milion milionów? Bilion to jest milion milionów. Bilion to jest milion milionów.
HB 7,45 do 11,17 mmol na litr. Bardzo kojarzę z tego te mole. Kiedyś tam się robiło te mole. A to jest mmol, czyli milimol, tak, na litr. HB, hemoglobina. HT, hematokryt. Hematokryt, tak, hematokryt. Od 0,67 do 0,55. A co to jest za jednostka tamto? Na litr. Nie bardzo wiem. MCV, czyli objętość krwinki czerwonej. MCV, objętość krwinki czerwonej. To jest 60, od 60 do 87. Mikrometra sześciennego bodajże, tak? To jest mikrometr sześcienny. Mikrometr sześcienny. MCHC 32 do 36 grama na decylit. Grama na decylit. MCHC to jest stężenie. Stężenie hemoglobiny w krwince czerwonej. Stężenie hemoglobiny w krwince czerwonej. To jest gram. To jest gram, czy to jest masa. To MCH powinno być, moim zdaniem. No ale niech tam. No dobrze, grama na decylitr. 32 do 36 grama na decylitr. Leukocytów mamy od 9 do 10 miliardów. Miliardów. Miliard to jest 1000 milionów. Miliard. 1000 milionów. Od 9 do 10. Od 9 miliardów do 10 miliardów na litr leukocytów jest tyle. Czyli erytrocytów jest, są biliony. Erytrocytów są biliony, leukocytów są miliardy. Miliardy. Dokładnie erytrocytów jest od 5,5 do 8 bilionów. Leukocytów jest od 9 do 10 miliardów. Miliard to 10 do 9. Bilion to 10 do 12. I to są tak. Leukocyty pałeczkowate. Tu w procentach idzie już. Procenty. Czyli mamy od 0 do 3% całego stanu. Segmentowane od 60 do 77%. Widzicie? Segmentowane to, no właśnie, neutrofile bodajże. No tak, bo tam neutrofile pałeczkowate i neutrofile segmentowane. Pałeczkowate, segmentowane. To są, chodzi o jądro. Jądro pałeczkowate, jądro segmentowane. Czyli jądro pałeczkowane, neutrofil z jądrem pałeczkowanym to jest od 0 do 3%. Neutrofil z jądrem segmentowanym od 60% do 77%. Czyli tych neutrofil jest najwięcej. No i potem idą eozynofile. Od 2 do 10%. Od 2 do 10%, czyli tak 10%. To jest bez zera, czyli to jest taki. Jak 10 tutaj mieliśmy tych miliardów, no to tu wychodzi 1 miliard, 10%, tak? Jakby nie patrzył. Wychodzi miliard. Z 10 miliardów wychodzi miliard, 10%. Czyli to jest po prostu podzielić przez 10. No dobrze, bazofile. Bazofile
No to tak 0%, czyli przy 0%, to mało, może wcale właśnie 0%. I limfocyty mamy od 12 do 30%, od 12% do 30% limfocyty. Monocyty od 3% do 10%. Czyli tych leukocytów. Leukocytów, które są w zakresie od 9 do 10 miliardów na litr. Miliard to 10 do 9. Monocyty. Limfocyty od 12%, limfocyty od 12% do 30%, monocyty od 3% do 10%. Trombocyty. Trombocyty, czyli płytki krwi, od 200 do 580 miliardów na litr. Czyli trombocyty od 200 miliardów do 580 miliardów na litr. No i mocz poniżej 6 pH. Poniżej 6 pH. Kot. Tętno u kota od 100 na minutę, 100 uderzeń na minutę do 120 uderzeń na minutę. W zeszycie tętno u kota od 120 do 140 na minutę. Oddechy. Oddechy od 17 na minutę do 23 na minutę. W zeszycie od 17 do 23, tak samo, na minutę. Temperatura kota od 38 stopni Celsjusza do 39,5 stopni Celsjusza. W zeszycie temperatura kota od 38 do 39 stopni Celsjusza. Krew OB. Od 2 do 6 po 60 minutach. OB to jest opad Biernackiego, czyli szybkość opadania czerwonych płytek krwi. Po 60 minutach. Trzeba by jeszcze doczytać, co to ten OB dokładnie. Erytrocyty. Od 6,5 do 10 bilionów na litr. Hb 4,96, czyli hemoglobina. Hb, hemoglobina 4,96 do 9,31. 4,96 do 9,31 mmol na litr. Milimoli na litr. Hematokryt od 0,24 do 0,45. I tutaj jednostka. No nie odczytam tej jednostki. No trzeba by jednak to uzupełnić. Momencik. Czyli według mnie ten hematokryt. Hematokryt to jest stosunek. Stosunek objętości erytrocytów do objętości całej krwi. Czyli to jest 0,24, no to jest 0,24 litra na litr. No właśnie, cały litr. Czyli litr na litr tam jest na pewno. Ta muzyka. Od 0,24 do 0,45 litra. Czyli wychodziłoby, że 0,24 to są erytrocyty. Tyle jest w litrze erytrocytów. 0,24% litra to są erytrocyty. Tak? Do objętości całej krwi. Tak by to wychodziło. Erytrocytów. Albo największa wartość, czyli minimalna wartość to jest 24%.
litra krwi albo maksymalna wartość to jest 45% litra krwi. To są erytrocyty tylko. Biorąc cały litr krwi, to w całym litrze krwi może być 24% erytrocytów, od 24% erytrocytów do 45% erytrocytów, czyli właśnie 45% to prawie pół litra, czyli pół na pół. MCV. MCV, tutaj mamy objętość czerwonej krwinki, czy erytrocytu. I to jest od 39 do 55 mikrometra sześciennego. Mikrometra sześciennego. MCHC, czyli stężenie hemoglobiny w erytrocycie. To jest od 30 to jest gram na decylitr. To jest raczej cała krew. Tylko, że to, tak, tak powinno to być. No. Gram na decylitr. Od 30 do 36 gramów na decylitr. Czyli chyba chodzi o całą krew. Stężenie hemoglobiny w krwi. MCHC. No właśnie, zatrzymamy, zobaczymy. MCHC. To jest średnia zawartość hemoglobiny w krwince czerwonej. Czyli MCHC to jest średnia zawartość hemoglobiny w krwince czerwonej. MCV, średnia objętość krwinki czerwonej. I dobrze mówiłem. Czyli mamy tak, MCV to jest objętość krwinki czerwonej od 39 mikrometrów sześciennych do 55 mikrometrów sześciennych. MCHC, czyli średnia zawartość hemoglobiny w krwince czerwonej, bo krwinkach czerwonych. Od 30 gramów na decylitr do 36 gramów na decylitr. Tam jest może 34. Rzucę. No i przechodzimy do leukocytów. Leukocytów u kota mamy, u kota we krwi. We krwi u kota jest od 10 miliardów do 15 miliardów na litr. Na litr krwi. Pałeczkowata, czy litr, litr może, tylko litr. No właśnie, czy na litr? Jako taki? Tak, nie, na litr, ogólnie na litr. Czyli krwi pewnie. No dobra. Tylko było litrów napisane. No dobrze, czyli mamy leukocyty, czyli te neutrofilie, pałeczkowane i segmentowane. Jądra pałeczkowate, jądra segmentowane, czyli neutrofile. Czyli z tego od 0 do 3% to są te neutrofile pałeczkowane, pałeczkowate. Neutrofile z jądrami segmentowanymi od 35% do 75%. To jest dużo, neutrofili jest dużo. Potem mamy eozynofile od 2% do 12%. Bazofilii 0%, czyli jakby nie było, albo bliskie 0. Limfocyty od 20% do 55% wszystkich leukocytów. Monocyty od 1% do 4% wszystkich leukocytów. No i trombocyty. Trombocyty, czyli płytki krwi. Od 100 miliardów do 400 miliardów. No i mocz, pH u kota to jest poniżej 6 pH. Królik. Tętno u królika od 120 do 150 na minutę.
Oddechy. Od 50 do 60 na minutę. Temperatura. Od 38,7 do 39,7 stopni Celsjusza. Krew. OB. I tutaj nie ma nic. Po 60 minutach nie ma żadnego wyniku. Czyżby to nie działało u królika? No, nie wiem, nie ma wyników. Erytrocyty we krwi królika to jest od 4 do 9. Od 4 bilionów do 9 bilionów na litr. Bilion to oczywiście 10 do 12. Czyli milion milionów. HB, czyli królik ma erytrocytów od 4 do 9 bilionów. Od 4 do 9 milionów milionów. HB, hemoglobina. Od 5,6 do 11,79 mmol na litr. HT, hematokryt. Hematokryt od 0,30 do 0,53. Tam jest litr na litr. Bo tu chodzi o krwinki czerwone we krwi. Czyli 0,30 to znaczy, że to jest 30% litra, czyli 0,30 litra zajmują krwinki czerwone w litrze krwi. A 0,53 to znaczy, że no ponad pół litra krwinek czerwonych w litrze krwi. Hematokryt. MCV to jest objętość czerwonej krwinki. Od 60 do 80 mikrometra sześciennego. Mikrometrów sześciennych. Czyli objętość krwinki może być 60 mikrometrów sześciennych minimum i maksimum 80 mikrometrów sześciennych u królika. Krwinka czerwona ma taką objętość. MCHC, czyli stężenie hemoglobiny w krwince czerwonej, w krwinkach czerwonych. To jest 13,64 do 25,4 grama na decylitr. No i przechodzimy do leukocytów. I mamy neutrofile. Neutrofile pałeczkowane, neutrofile segmentowane. Chodzi o jądro. Czyli leukocyty, neutrofile pałeczkowane od 0% do 5%. Leukocyty neutrofile segmentowane od 10% do 80%. Eozinofile od 0 do 8%. Bazofile od 0 do 8%. Limfocyt od 25% do 95%. Co tu się dzieje? O co tutaj chodzi teraz? Czyli jak jest neutrofili dużo, to wtedy limfocytów mniej. Jak jest limfocytów dużo, to na pewno to już tak leci. No pewnie. Monocyty od 1% do 16%. Trombocyty od 120 miliardów do 800 miliardów na litr. Mocz pH nie jest określony. Świnia. Parametr, tętno, od 55 do 100 uderzeń na minutę. W zeszycie tętno świnia od 60 do 70 uderzeń. Oddechy, od 8 do 18 na minutę. W zeszycie u świni oddechy tak samo, od 8 do 18 na minutę. Temperatura od 39 do 40. W zeszycie od 38 do 39, czyli tak gdyby rozszerzony zakres. Właśnie. Krew OB od 1 do 14 po 60 minutach. Erytrocyty od 5 do 8 bilionów na litr.
Hemoglobina HB 6,21 do 9,93 mmol na litr. Hematokryt od 0,32 do 0,5. Czyli wiadomo, litr na litr. Litra powinno być, no. No tak. Tylko stosunek. MCV, czyli objętość krwinki czerwonej, od 50 do 68 mikrometrów sześciennych. MCHC, czyli stężenie hemoglobiny krwinki czerwonej, od 30 do 34 gram na litr, na decylitr. Przepraszam, na decylitr. Od 30 do 34 gram na decylitr. Decylitr, czyli dziesiąta część litra. To niedużo. Leukocyty. Leukocyty od 10 do 20 miliardów na litr. Neutrofile pałeczkowane od 0 do 11%. Segmentowane neutrofile od 9% do 50%. Eozynofile od 0 do 12%. Bazofile od 0 do 5%. Limfocyty od 27 do 63%. Monocyty od 0% do 6%. Trombocyty od 120 miliardów do 450 miliardów. A więc tak porównując, czy najwięcej jest erytrocytów, czerwonych krwinek, bo to są biliony. Potem trombocytów jest. Potem są trombocyty. Od 120 do 450 miliardów. Oto są setki miliardów. No i na końcu są leukocyty, bo to są dziesiątki miliardów. Trombocyty setki miliardów, leukocyty dziesiątki miliardów. A erytrocyty to tysiące miliardów i taka jest. No właśnie, tysiące miliardów. Mocz. Mocz u świni poniżej 6 pH. Poniżej 6 pH. Koza. Koza. Parametr. Tętno. Od 70 do 80 na minutę. W zeszycie tętno u kozy od 70 do 80. Tak samo. Oddech od 9 do 15 na minutę. U kozy od 9 do 15 w zeszycie. Tak jest, tak samo. Temperatura od 38,5 do 40,5. W zeszycie jest od 38,5 do 39,5. Jest stopień mniej, zakres zmniejszony. Na szczycie jest od 38,5 do 39,5 stopni Celsjusza. Krew OB od 0 do 4 po 60 minutach. Erytrocyty od 7 do 15 bilionów na litr. Bilion to milion milionów albo tysiąc miliardów. HB, czyli hemoglobina, od 5,6 do 9,31 mmol na litr. HT, czyli hematokryt, od 0,23 do 0,39. Czyli tu jest ten nit, czyli to hematokryt to znaczy erytrocyty we krwi. Czyli jak 0,23 to znaczy, że to jest 0,23 litra, to są erytrocyty w litrze krwi. 0,39 to znaczy, że to jest 0,39 litra erytrocytów w litrze krwi. MCV, czyli objętość krwinki czerwonej, objętość erytrocytu, od 20 mikrometrów sześciennych do 30 mikrometrów sześciennych.
MCHC, czyli tu jest stężenie hemoglobiny w erytrocytach, od 30 gram na decylitr do 35 gramów na decylitr. Leukocyty od 3 do 14 miliardów na litr. Miliard to 10 do 9. Neutrofile pałeczkowane od 0 do 5%. Neutrofile segmentowane od 27%, od 21% do 50%. Eozinofile od 1% do 6%. Bazofile od 0% do 1%. Limfocyty od 40% do 72%. Monocyty od 1% do 4%. I trombocyty od 30 miliardów do 70 miliardów na litr. No ale więcej leukocytów, bo leukocyty od 3 do 14 miliardów, a trombocyty od 30 do 70 miliardów. Można powiedzieć, że 10 razy więcej. No właśnie. I mocz. Mocz mamy odczynnik zasadowy, proszę bardzo, kozy. Mocz. Powyżej 8 pH. Powyżej 8 pH. Owca, parametr, tętno, od 55 do 80 na minutę. W zeszycie owca ma od 70 do 80 na minutę. Oddechy, od 9 do 15 na minutę. W zeszycie owca ma oddechów od 9 do 15, czy tyle samo. Temperatura. Od 38,5 do 40. W zeszycie jest od 38,5 do 39,5. Krew OB od 1 do 3 po 60 minutach. Erytrocyty od 8 do 13 bilionów na litr. Hb, hemoglobina, od 4,96 do 7,45 mmol na litr. Hematokryt od 0,24 do 0,50 na litr oczywiście, bo to oznacza, czyli ta minimalna wartość u owcy 0,24 hematokryt, to znaczy, że to jest 24 setne litra erytrocytów w litrze. Czyli litr krwi, biorąc litr krwi owcy, to 24% tego litru, tej krwi, to są erytrocyty. I tu jest 0,50 maksymalna wartość, czyli jeżeli mamy pół litra krwi, to jeżeli mamy litr krwi, to pół litra zajmują erytrocyty. No, a reszta to leukocyty, trombocyty, no i osocze. Mocz. Nie, gdzie mocz? Dopiero był hematokryt. Hematokryt 0,24 do 0,50. Czyli stosunek krwinek czerwonych do krwi. MCV. Objętość krwinki czerwonej od 23 mikrometrów sześciennych do 48 mikrometrów sześciennych. MCHC, czyli to jest stężenie. Masa. No to jest stężenie powinno być. No to jest masa hemoglobiny w krwince czerwonej albo krwinka czerwonej. To jest od 31 do 38 gramów na decylitr.
taka cena decylitr jest. Leukocyty od 4 do 13 miliardów na litr. Neutrofile pałeczkowane od 0 do 2%. Neutrofile skmetowane od 10 do 50%. Eozinofile od 1 do 10%. Bazofile od 0 do 3%. Limfocyty od 40% do 75%. Monocyty od 1 do 6%. I trombocyty od 170 do 530 miliardów na litr. Miliard to 10 do 9. Mocz. Mocz owcy ma odczynnik zasadowy. Powyżej 8 pH. Bydło. Tętno. Od 40 do 96. Tętno od 40 do 96 uderzeń na minutę. Bydło w zeszycie od 50 do 80. No tak w środku. Ale też szeroki zakres. 50 do 80. W zeszycie. Oddechy. Od 25 do 30. W zeszycie oddechów bydło ma od 10 do 20. A więc tak trochę przed. Temperatura. Od 37,5 do 39,5. W zeszycie temperatura od 38 do 39. Tak w środku bardziej. No dobra, temperatura bydła od 37,5 do 39,5. To jest szeroki zakres, a w zeszycie ten zakres się właśnie mieści w tym zakresie. Od 38 do 39 stopni Celsjusza. Krew OB od 0 do 2 po 60 minutach. Erytrocyty od 5 do 7 bilionów na litr. Hemoglobina od 4,96 do 8,69 milimoli na litr. Hematokryt od 0,24 do 0,46 litra. To jest hematokryt. Litra. Natomiast LDL na pewno nie. Czyli 0,24 to oczywiście oznacza, że to jest, jak bierzemy litr, mamy litr krwi, to 1/4 tej krwi to erytrocyty. My te 0,24 to prawie 50%, czyli prawie połowa. Czyli maksimum, no to wiadomo, że może być tych erytrocytów we krwi połowa. Połowa, czyli połowa. Czyli jak mamy litra, no to pół litra to są erytrocyty. O 46 zakrobiłem oczywiście, 46. 0,46. MCV, objętość erytrocytu. Od 40 mikrometrów sześciennych do 60 mikrometrów sześciennych. MCHC, czyli hemoglobina w erytrocycie. Od 31 gramów na decylitr do 37 gramów na decylitr. Leukocyty. Od 4 do 12 miliardów na litr. Neutrofile pałeczkowane od 0 do 2%. Segmentowane neutrofile od 10 do 45%. Eozinofile od 2 do 12%. Bazofile od 0 do 2%. Limfocyty od 45% do 75%. Monocyty od 2% do 7%. Trombocyty od 150 miliardów do 650 miliardów na litr. Mocz u bydła, odczynnik zasadowy, mocz bydła 8 pH, powyżej 8 pH. Koń, parametr, tętno. Od 28 uderzeń do 40 uderzeń na minutę. W zeszycie jest tętno od 40 do 45. Od 40 do 45 w zeszycie. A tutaj mamy na obrazku od 28 do 40. Na minutę. Oddechy. Od 9 do 10 na minutę. W zeszycie tych oddechów jest od 8 do 16.
Temperatura od 37,5 do 38,5 stopni Celsjusza. W zeszycie mamy temperaturę od 37,5 do 38 Celsjusza. 38 stopni Celsjusza. Od 37,5 do 38. Krew OB 135 po 60 minutach. To jest taki wynik strasznie różniący się od pozostałych. Tam było 0 do 2, 1 do 3, 0 do 4, 1 do 14 u świni, 1 do 14 u świni. U klika nie było wcale, u kota od 2 do 6, u psa od 1 do 6, a u konia 135. Krew OB u konia 135 po 60 minutach. Erytrocyty od 5,5 do 10 bilionów na litr. HB, hemoglobina, od 4,96 do 11,17 mmol na litr. Hematokryt, HT, 0,24 do 0,52. Oczywiście litr się bierze pod uwagę. MCV od 35 mikrometrów sześciennych do 58 mikrometrów sześciennych. MCV od 35 do 58. MCHC od 30 do 36 gramów na decylitr. Na decylitr, 30 część litra. Leukocyty od 5,5 do 12 miliardów, od 5,5 do 12 miliardów na litr. Neutrofile pałeczkowane od 0 do 6%. Segmentowane od 35 do 75%. Eozynofile od 2 do 12%. Bazofile od 0 do 3%. Limfocyty od 15% do 50%. Monocyty od 2% do 5%. Monocyty od 2% do 5%. Trombocyty od 150 miliardów na litr do 400 miliardów na litr. To były trombocyty. Mocz powyżej 8 pH. Czyli odczynnik zasadowy moczu konia powyżej 8 pH. Hematologia, wyszczególnienie. Jednostki, pies, kot, koń, bydło. Więc mamy tak. Leukocyty razy 109 na litr. Gena i coś takiego, mmol na litr, hemoglobina, potem erytrocyty, T na litr, 12. Jak to czytać? No nie bardzo wiem. Do tego wrócimy obrazka może jeszcze kiedyś. Bo tu mamy tak, leukocyty X, 109, łamane na L. W nawiasie G łamane na L. Leukocyty tu mamy 6 do 12. No to porównując z tamtymi wynikami, co czytałem już wcześniej, to by było miliardów na litr. No i kot od 6 do 20 miliardów na litr leukocyty. Koń od 5,5 do 12 miliardów na litr. I bydło od 4 do 12 miliardów na litr, tak bym to widział. Erytrocyty. No taka jednostka X 101, 2, 0, 2, 10, 12 na L, T na L. Nawia się T na L, to jednostka taka. No ale to bym widział tak. U psa od 5,8 do 9,1 bilionów, czyli 10 do 12 bilionów na litr. Kot od 6,5 do 10 bilionów na litr. Koń od 5,5 do 10 bilionów na litr.
Bydło od 5 do 7 bilionów na litr. Hemoglobina, to jednostka to jest mmol na litr. Czyli pies od 8 do 12,5. Kot ma tej hemoglobiny od 6,2 do 9,3. Koń tej hemoglobiny ma od 4,9 do 11,2 mmol na litr. Bydło od 4,9 do 8,7 mmol na litr. I hematokryt, czy to jest L na E, czyli L na litr. Takie coś ma, nie? Czyli pies 0,37 do 0,59. Kot 0,30 do 0,45. Koń 0,24 do 0,52. Bydło 0,24 do 0,46. To jest hematokryt. MCV, czyli objętość krwinki czerwonej. No i to oczywiście są mikrometry sześcienne. TFL to jest mikrometr sześcienny. Pies od 57 do 77. Kot od 39 do 55. Kot od 39 do 55. Koń od 35 do 58 mikrometrów sześciennych. Objętość etocytu. Bydło od 40 do 60 mikrometrów sześciennych. MCHC. MCHC to jest stężenie hemoglobiny w krwince czerwonej. Mmol. Jednostka to jest mmol na litr. Pies od 19 do 23. Kot od 18,6 do 22,3. Koń od 19,2 do 22,9. Bydło 18,6 do 22,3 mmoli na litr hemoglobiny w krwince czerwonej. No i tu mamy RDW. RDW, to ja wiedziałem, co to było. RDW to nie była ta, jak to tam? LZW, teraz sprawdzimy. Anizocytoza, moim zdaniem to anizocytoza, RDW to anizocytoza, czyli odbudowa krwinek czerwonych, no ale zobaczymy za chwilę. Tak, RDW według tego co mam w zeszycie to jest RDW, wskaźnik anizocytozy, anizocytozy, który mówi nam o tym jak szybko odtwarzają się krwinki czerwone, czyli RDW. RDW jednostka to jest procent. U psa to jest od 14 do 19%. U kota od 14 do 31%. U kola nie ma wyniku, u bydła też nie ma wyniku. Płytki krwi, czyli trombocyty. Jednostki X109 na litr. W nawiasie gena litr na L, gena L. Pies od 180 do 580. Kot. Od 180, kot od 300 do 800, no czyli z tego co czytałem na podstawie tego co czytałem wcześniej, to są, czyli pies ma tych trombocytów od 180 miliardów do 580 miliardów, bo to jest miliard to 10 do 9. Kot ma tych trombocytów od 300 miliardów do 800 miliardów. Koń od 150 do 400. Bydło od 150 do 650 miliardów, oczywiście na litr. Czyli G to jest miliard, T to jest bilion. G na L to jest miliard na litr, T na L to jest bilion na litr. No i taka ta jednostka właśnie. OB, opad krwinek. Opad, OB opad krwinek, jednostki, mm na h, na godzinę, mm, co to jest mm, mmoli? Nie wiem. No ale to tak było tam poprzednio też. Pies od 1 do 6, kot od 2 do 6, koń właśnie największa wartość, 135 i bydło od 0 do 2. Obraz krwinek białych, czyli leukocytów. No mamy tutaj granulocyty, czy to obojętnochłonne, czyli neutrofile, dobrze. Obojętnochłonne to neutrofile.
Pałeczkowate, segmentowane, no właśnie, pałeczkowane, pałeczkowate. Pałeczkowate, segmentowane, to tam było, Maryjo. To jest ten procent. Czy tych pałeczkowatych mniej, segmentowanych bardzo dużo. Znaczy mamy te granulocyty, obojętnochłonne czy neutrofile, pałeczkowate. Obojętnochłonne, pałeczkowate czy neutrofile, pałeczkowate. To u psa to 0,7. I to jest gen AL. Gen AL. Albo to procent, czy do 6%. Gen AL, bo to są procenty, czy do 6%. Od 0 do 3%. Właśnie. U kota od 0 do 3%. Te pałeczkowate. U konia od 0 do 6%. U bydła od 0 do 2%. No teraz mamy te obojętnochłonne segmentowane, czyli neutrofile segmentowane. U psa od 52 do 83%. U kota od 35 do 75%. U konia od 35 do 75%. U bydła od 15 do 25%. No i mamy teraz te kwasochłonne granulocyty, kwasochłonne. Tam były granulocyty obojętnochłonne, czyli neutrofile, granulocyty kwasochłonne, czyli eozinofile. Eozinofile, granulocyty kwasochłonne, eozinofile. I tu mamy pies do 10%. Kot ma tych kwasochłonnych granulocytów od 2 do 12%. Koń od 2 też do 12%. No i bydło tak samo, od 2 do 12%. I zasadochłonne, czyli bazofile. Pies rzadko, kot rzadko, koń od 0 do 3, bydło od 0 do 2. Zasadochłonnych jest mało. Limfocyty. Tutaj też mamy te G, czyli ten miliard na litr. Limfocyty, czyli mamy tak, pies. Od 10 do 40 no właśnie, tych limfocytów. Miliardów limfocytów. Aha, to procent, przepraszam. Procent to jest. 10 do 40 to jest procent, a tam jest liczba 0,6 do 40. Aha, rozumiem. Okej, u psa i kota to jest liczba nawet podana. A tam jest potem procent. Tej całości na pewno. Tych wszystkich krwinek, jakie są. Czyli mamy 0,6 do 4 miliardów na litr limfocytów ma pies. Kot ma od 1,5 miliarda do 7 miliardów limfocytów na litr. No i w procentach to jest od 10 do 40% ma pies. Kot ma limfocytów od 20 do 55%. Koń ma od 15% do 50%. Bydło ma od 45% do 75%. No i monocyty. Monocyty. U psa są podane nawet liczby. To jest od 0,6 miliarda, czyli 600 milionów. Od 600 milionów do 4 miliardów. Kot ma od 1,5 miliarda do 7 miliardów. Tych mono. O Boże, pomyliłem. Przeleciałem znowu do limfocytów. Przepraszam, Panie Boże. Przepraszam, jeszcze raz. Czy to były limfocyty, Maryjo? Od 0,6 do 4 miliardów. To były limfocyty u psa. Od 1,5 miliarda do 7 miliardów to limfocyty u kota. A tu teraz monocyty. Monocyty to mamy do 0,36 miliarda. Czyli to jest 36 miliarda, to jest 360 milionów monocytów w litrze krwi. 360 milionów monocytów w litrze krwi. U kota jest do 1, do 1, do 1, czyli do 1 miliarda. Do 1 miliarda w litrze krwi tych monocytów jest.
A więc u psa mamy tych monocytów do 360 milionów, to jest 0,36 miliarda. U kota mamy do 1 miliarda, do 1 miliarda tych monocytów. Czyli procentowo. Procentowo u psa to jest bardzo niewiele. Bliskie zeru. Jeśli chodzi o kota, od 0 do 3. Od 0 do 3%. Koń od 1 do 4%. Bydło, a to przesunięte jest. Przepraszam. To widzę, że przesunięte to jest. Czyli tak, te monocyty. Ta jednostka to jest procent. U psa to mamy od 0 do 3% tych monocytów. U kota mamy od 1% do 4% monocytów. U konia mamy od 2% do 5%. I u bydła mamy od 2% do 7% monocytów. Obraz krwinek czerwonych. Prawidłowy, bez zmian. Anizocytoza. Poli nieopisana. Polichromazja nieopisana. Poikilocytoza. Poikilocytoza też nieopisana. Erytroblasty, czyli mamy tak, obraz krwinek czerwonych, prawidłowy, bez zmian. Anizocytoza, polichromazja, poikilocytoza, erytroblasty na 100 leukocytów. Erytroblasty łamane na 100 leukocytów. Normalnie nie występują we krwi obwodowej. Normalnie nie występują we krwi obwodowej. Retykulocyty, czyli erytroblasty. Erytroblasty normalnie nie występują we krwi obwodowej. Tu jest taki wynik, erytroblasty na 100 leukocytów. Normalnie nie występują we krwi obwodowej. Retykulocyty. Procent. Jest tylko podany wynik dla psa i dla kota. Retykulocyty dla psa to jest do 1% krwi. Kot to jest do 0,6%, czyli niecałego procenta. Czy to jest bodajże 6 promili, tak? Czyli 0,6% u kota. Koagulogram, koagulogram, PT, czas protrombinowy, jednostka do sekundy. Czas protrombinowy u psa to jest od 7 sekund do 10 sekund. U kota ten czas protrombinowy to jest od 7 sekund do 12 sekund. APTT, czas kaolinowy, myślnik kefalinowy, czas kaolinowy, myślnik kefalinowy, APTT, APTT, czas kaolinowy, myślnik kefalinowy. Jednostki to sekundy, do 11 sekund. U psa, do 11 sekund u psa, ten czas APTT. U kota do 15 sekund. No i mamy na końcu fibrynogen. 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 No to jest to, co tam przy krzepnięciu jest, przy skrzepach, tak? To rozpuszczalne coś, co się fibryna tworzy, itd. No dobrze, w każdym razie fibrynogen. Jednostki mamy gramy na litr, gramy na litr. U psa mamy od 1 do 5 gramów na litr. Od 1 grama na litr do 5 gramów na litr. U kota mamy od 0,5 grama na litr do 3 gramów na litr. Dało się przeczytać. Dzięki Bogu.